Chcę wam dzisiaj powiedzieć kilka zdań, tak jak mi czasu starczy, na temat wieczności. W Księdze Kaznodziei Salomona jest napisane tak: wszystko pięknie uczynił, nawet wieczność włożył w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg. Wiecie, wieczność to jest inaczej nieskończoność, to istnienie poza czasem. Jak widać, król Salomon pisał o wieczności już około 1000 lat przed Jezusem. 1000 lat przed naszą erą. Salomon mówił o wieczności. A 300 lat przed naszą erą Arystoteles stwierdził, że materia, siła i czas muszą istnieć wiecznie. Wiecie, facet nie znał Boga, a doszedł do takich samych wniosków. Rozumiecie? Nie znali się. Dzieliło ich 700 lat. Ale doszli do takich samych wniosków, że istnieje wieczność. Że czas to jest coś, co jest jakimś elementem wieczności. Gdzieś taka bombka zawieszona w wieczności. To jest czas. Każdy człowiek rodzi się z wiecznością wpisaną w jego życie. Dlatego poszukujemy różnych rzeczy w życiu. Dlatego, że mamy wewnętrzną ciągotę do czegoś, co jest jakieś nieuchwytne. Jedni chlają, inni ćpają, inni w jakikolwiek inny sposób organizują sobie życie, szukając czegoś większego. Rozumiesz? Czemu? Bo mają wieczność wpisaną. Wieczność. Coś, co jest nieuchwytne. To jest najpiękniejsza rzecz, która jest do osiągnięcia przez człowieka. Tylko czy ty potrafisz to dostrzec? Salomon powiedział, że człowiek ma olewcze podejście do wieczności. Ludzi często interesuje tu i teraz. Ja często jak głoszę Ewangelię, ludzie mówią: co ty mi stary opowiadasz? Co ja tam będę się zastanawiał, co jest po śmierci? Ja mówię: kurczę, dziwny gość jesteś. To życie się któregoś dnia skończy. Normalnie się skończy. I co dalej? W ogóle masz jakiś plan? Jakiś koncept? Kurczę, to tak jakby, kurczę, jechać gdzieś i nie wiedzieć nic o tym miejscu, gdzie się jedzie. Jesteś istotą wieczną. Czy się z tym zgadzasz, czy nie? Teraz chodzi tylko o to, abyś wykorzystał te informacje. Każdy człowiek musi je wykorzystać. List do Hebrajczyków 9:27 mówi tak: postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Postanowione jest ludziom raz umrzeć. To jest w ogóle postanowione. Każdy z nas wywali się któregoś dnia. Skończy się jego życie. Każdy z nas. I teraz ty musisz wiedzieć, czy ty zainwestowałeś wieczność, czy nie zainwestowałeś. Bo to się skończy kiedyś. Czas się któregoś dnia dla ciebie zatrzyma. Człowiek raz żyje i raz umiera, ale jest coś, co się nazywa potem. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, czyli po śmierci. Te potem oznacza wejście do wieczności. Każdy człowiek musi tam wejść. I tam nastąpi weryfikacja. Ten wielce okrzyczany sąd Boży to będzie weryfikacja. Weryfikacja. Czy tutaj ktoś zainwestował w wieczność, czy nie zainwestował w wieczność? To właśnie na tym wejściu zostaniesz oceniony w temacie tego, co zrobiłeś z informacją o wieczności tutaj. Tam na wejściu. Ewangelia Łukasza 12:16-20 mówi tak: powiedział im Jezus podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł: uczynię tak, zburzę moje stodoły i większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże moje i dobra swoje. I powiem do duszy mojej: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat.
Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Teraz żyjesz tu na tej ziemi, ale twoje życie tutaj się kiedyś skończy. Powtarzam ci to jeszcze raz. To, czego się tu dorobiłeś, nie będzie mogło być zabrane poza czas. Ludzie sobie pomniki budują, poematy piszą, zostawiają coś po sobie. Ale kurczę, ja mam dwoje dzieci, ale ja dzieci nie zabiorę tam ze sobą. Nie zabiorę szmalu, nie zabiorę domu, nic nie zabiorę, rozumiesz? Fajnie tu mieć wszystko, dobrze mieć dobry samochód, fajny dom, to jest wszystko fajne. I nikt nie mówi, żeś tego nie miał. Miej forsy jak lodu, rozumiesz? Żyj jak lord. Chodzi o to, że nigdzie nie zabierzesz tego stąd. Ewangelia Mateusza 6,20 mówi, gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podszarpują i nie kradną. Inwestować należy więc tam, gdzie się ma maksymalny zysk. W ogóle kto z was, ci z was, mówię teraz do tych z was, którzy się znacie na inwestycjach, gdzie się inwestuje? Tam, gdzie jest zysk. No zysk. Grałeś w Monopol kiedyś? Normalny polski Monopol? I nie mów mi, że kupywałeś w ogóle saloniki na pierwszym wjeździe. Nakupywałeś saloniki w ogóle grając w Monopol, ty tam za 600 w ogóle funtów czy tam dolarów, no to w ogóle jakie masz pojęcie o inwestowaniu? Rozumiesz? To już na końcu się kupuje, jak już się w ogóle ma bardzo dużo hoteli i tak dalej, się saloniki kupuje, wiesz? Bo się tam nie zarabia praktycznie. Spójrz na Monopol, zostaniesz oświecony. Zainwestuj w swoją wieczność, człowieku. Zainwestuj dzisiaj w wieczność. Głosimy ci Ewangelię o Jezusie. To inwestycja w wieczność. Czy chcesz, czy nie chcesz, umrzesz? Słyszysz, człowieku? Czy chcesz, czy nie chcesz, umrzesz? Umrzesz. Ha? Mam dla ciebie taką dobrą nowinę dzisiaj. Czy chcesz, czy nie chcesz, to w ogóle umrzesz. Nie ma bata. Ja mam z tym luz. Ja w ogóle mam z tym luz. Ja mam luz w temacie śmierci. Dlaczego? Bo ja mam inwestycje. Jak ja stąd odejdę, to pójdę w miejsce, które jest lepsze 1000 razy od tego miejsca. Święty Paweł powiedział tak. Mogę wybrać śmierć i mogę życie. Kurczę, nie wiem co. I to mnie pociąga i tamto mówi. Ze względu na was to zostanę jeszcze trochę. Zobaczcie, apostoł... W ogóle on mówi, pociąga mi ten temat. Bo co? Bo zainwestowałem. Wieczność. Pamiętaj, nie każde życie wieczne jest takie samo. Ewangelia Łukasza 16, 19, 26. Był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz. A gdy bogacz w krainie umarłych cierpiał męki, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza. Wtedy zawołał i rzekł, ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij mi Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł, między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą, stąd do was przejść nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przedostać. Rozumiesz ten numer? Są dwa rodzaje miejsc, gdzie się spędza wieczność. Tu jest jasny opis i nie można się przemknąć. Tam nie ma przejścia. Nie ma przejścia. Wieczność ma dwie części. Jedna z nich zwana jest niebem, druga jest zwana piekłem popularnie. Nie chce mi się tego rozwijać, tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, w co się zainwestuje. Niebo to stan wiecznego szczęścia, a piekło to stan wiecznego bólu. Bez głębokiego wchodzenia w to. Zainwestuj w coś, co przyniesie ci szczęście, a nie ból. Trzeba być kretynem, żeby inwestować w ból.
Jeszcze więcej bólu. Brałeś kiedyś środki, które przynoszą ból? Środki bólowe. Jadłeś? Idziesz do apteki, poproszę jakieś środki bólowe. Ostatnio mnie mało boli. Chciałbym, żeby mnie napieprzało jak nigdy. Rozumiesz? Wezmę 4. To bzdura. Ludzie idą po środki przeciwbólowe. Przeciwbólowe. Ludzie nie lubią bólu. Wiesz, czemu nie lubimy bólu? Bo to jest prorocza informacja, że nie będziemy lubić piekła. To jest prorocza informacja, że nie będziemy lubić piekła. Nie lubimy bólu. Rozumiesz? Co wybierzesz? Gdzie zainwestujesz? W co włożysz swój kapitał? Ja zainwestowałem w niebo. I normalnie żyję. Normalnie żyję. Normalnie funkcjonuję. Powiem więcej. Lepiej żyję niż wcześniej. Lepiej mi. Nikt za mną nie lata ze spluwą i nie chce mnie odstrzelić. W ogóle całkiem inne życie niż kiedyś. Rozumiesz? Kiedyś po melanżach, kurczę, klęczałem na kolanach i w Boga nie wierzyłem, ale się modliłem, żeby w ogóle mnie puściło. Rozumiesz, o co chodzi? Dzisiaj tego nie muszę robić. Nie muszę. Dobrze zainwestowałem. I tak musisz wybrać, i tak musisz wybrać. Co wybierasz? W co zainwestujesz? W jaką część wieczności? W niebo czy w piekło? Jeśli olejesz wybór, to i tak pójdziesz do piekła. W ogóle... Bo brak wyboru, rozumiesz, o co chodzi, w tej konfiguracji, to jest piekło. Ludzie mówią, co ja się będę martwił? Będę się martwił po śmierci. Ja mówię, nie wiem, czy ty rozumiesz mnie. Po śmierci się nie będziesz martwił. Po śmierci nie będziesz miał wyboru. Nie, ale jest czyściec. Ja mówię, przepraszam, niestety nie ma. Jest takie ogólne stwierdzenie od jakiegoś okresu czasu, że jest czyściec. To jest takie miejsce, że można tam wpaść, załatwić tą sprawę jeszcze po tamtej stronie granicy. Niestety przykra sprawa, takiego czegoś nie ma. Wymyślili to ludzie, którzy nie uznali nowego narodzenia jako ostateczny fakt duchowy. To wymyślili czyście. Tam cię oczyszczą. Jak cię oczyszczą? Krew Chrystusa oczyściła ludzkość. To jedyna pasta PHP. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. Jak jesteś za młody na to, żeby wiedzieć, co to jest pasta PHP, zobacz do internetu. To była pasta, co czyściła wszystko. Mogłeś się opieprzyć smarem równo, miałeś pastę BHP, inna nazwa pasta sama. Rozumiesz, o co chodzi? Czyściłeś łapki, wszystko czyściłeś. Rozumiesz? Tam człowieku szło jak burza. Taka jest krew Jezusa. I nie ma lepszego czyścika. Nikt nie wymyślił czegoś lepszego jeszcze niż pasta BHP. Ludzie mówią, trochę rysuję. Ja mówię, wiesz co? Bo żeby się dobrze oczyścić, to trzeba się trochę porysować. Jak się dobrze porysujesz, to nie będzie w tobie grama brudu. Taka jest krew Jezusa. Dlatego krew Jezusa jest ostateczna i wystarczająca. Czyścisz to ściema. 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 Ale wystarczy, że uwierzysz w wieczność i otworzysz się na dobry wybór, a nastąpi manifest mocy. Piąta Księga Mojżeszowa, czyli Księga Powtórzonego Prawa 30:19 mówi: położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, mówi Bóg. Wybierz życie, abyś żył. Rozumiesz, że musisz wybrać. Wybierz odpowiednią część wieczności. Wybierz konkretną dzielnicę wieczności. Wybierz dobrą dzielnicę, rozumiesz? Dobrą dzielnicę. Nie dzielnicę taką, że jak wystawisz głowę przez okno, to ci coś od razu na głowę spadnie. Nie taką dzielnicę. Są różne dzielnice. Rozumiesz? Jest Manhattan i jest Harlem. Rozumiesz? Jest piękny stary Mokotów i są Szmulki. Różne są dzielnice. Tak? Są Bałuty na przykład w Łodzi. Taka ładna dzielnica. Rozumiesz? Nie wiesz, kiedy ci coś na łeb spadnie. Całkiem niewinny jesteś. Szedłeś na spacer. Wiesz, jak jest w piekle?
Jak na bałutach i na szmulkach, razem wziętych. Jak w Harlemie i w Bronxie, podniesionym do kwadratu. Rozumiesz? Tak tam jest. A w niebie jest jak w Monte Carlo. Rozumiesz? Dobre restauracje, mili ludzie. Trzeba być kretynem, żeby wybrać tą opcję numer jeden. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, mówi Bóg. Wybierz życie, wybierz życie, wybierz życie. A życie jest w Jezusie Chrystusie. Wybierz. Musisz wybrać. Ludzie mówią, ja od urodzenia jestem wierzący. Ja mówię, nie. Od urodzenia to jesteś martwy duchowo. Urodziłeś się martwy duchowo. Z małym ziarnem wiary w środku, aby się narodzić na nowo i stać się nowym człowiekiem w Chrystusie Jezusie. Taki się urodziłeś. A nie ty wierzący się urodziłeś. Bo mnie już ochrzcili mnie dnia ósmego. Tak jak u Żydów, obrzezali dnia ósmego i myśleli, że wszystko jest w porządku. Rozumiesz? O, jestem obrzezany. I przyszedł taki jeden obrzezany mędrzec do Jezusa w nocy, Nikodem. A Jezus mówi, ale się musisz na nowo narodzić. Co mnie twoje obrzezanie? Co mnie twoje miejsce w Sanhedrynie? Czyli zarządzie żydowskim. Co mnie to obchodzi? Jest to nieważne, co się stało z twoim ciałem. Ważne, co ma się stać z twoim duchem. Trzeba wybrać Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Nie dajcie spokój. Nie dajcie spokój, stary, tylko naprawdę też musisz wybrać. No taka jest prawda, no. No ale wybierz. Wybierz niebo, wybierz życie, abyś żył, a nie bujasz się jak autobus i uważasz, że jesteś mądry. Niebo to życie, piekło to śmierć. Arogantów jest zawsze, wszędzie pełno. Jezus jak głosił, też przychodzili faryzeusze, sadyceusze i uważali, że są najmądrzejsi. Ja tyle lat głoszę Ewangelię, ciągle spotykam jakichś mędrców. Jakichś mędrców spotykam. Tylko to ja tu stoję i głoszę Ewangelię, a ci mędrcy, mędrcowie, nie wiem jak to się mówi, mam 8 lat szkoły podstawowej, rozumiesz, ksuktają coś sobie pod nosem i dalej żyją podłym życiem. Bo każdy wie doskonale, co się z nim dzieje w sytuacjach kryzysowych w życiu. Każdy to doskonale wie. Niebo to życie, a piekło to śmierć. Ewangelia Jana 11:25. Rzekł Jezus, jam jest życie, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Jam jest życie, mówi Jezus, kto we mnie wierzy. Ale nie w historycznego Jezusa. Nie w historycznego. W historycznego to wszyscy, znaczy tam, w historycznego to nie trzeba wierzyć. To wystarczy Flawiusza poczytać. Rozumiesz, o co chodzi? To nie trzeba wierzyć. Bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Musisz uwierzyć w Jezusa Zbawiciela dla ciebie. Osobiście, personalny trener życiowy. Rozumiesz, o co chodzi? Twój personalny trener. Trener duch. Ten, który otworzy ci życie wieczne. Ten, który da ci wejście w życie wieczne. Ten, który powiedział, ja jestem drzwiami. Ja jestem drzwiami, powiedział. Kto przeze mnie wejdzie, pastwisko znajdzie. Ale kto przeze mnie wejdzie, powiedział. Przeze mnie kto wejdzie. To są Jego słowa. Poczytaj sobie Ewangelię w jakimkolwiek wydaniu, nie ma znaczenia. Ja mam orzeczenie od psychiatry człowieka, a nie mam nawet osobowości nieprawidłowej. Co ty mi mówisz? Ja mam dokumenty na to. Właśnie, to jest to. Psychiatra potrzebny. Gdy uwierzysz w Jezusa jako zastępczą ofiarę za swoje grzechy, to wybierzesz wariant wieczności o nazwie niebo. Proszę, dzwon potwierdził. Jak już dzwon potwierdzi na tej katedrze, to jest zapewnione w tym kraju wszystko. To jest bardzo ważna rzecz. Wybierz życie, wybierz Jezusa, wybierz opcję pod tytułem niebo. Wybierz. Zrób to jeszcze dziś. Nie ociągaj się, nie powiedz, poczekam jeszcze. Nie poczekaj, na co ty chcesz czekać? Możesz umrzeć w każdej chwili. Dobre. Na pewno kiedyś umrzesz.
I chodzi o to, żebyś załatwił ten temat sobie dziś. Załatw to sobie. Weź sobie to załatw raz na zawsze. Weź, jak będziesz odchodził z tego świata, to bądź wyluzowany, rozumiesz? Jak piątek z Pankracym. Wyluzowany. Odchodzę. Nareszcie. Idę do domu. Ha! Nie płaczcie po mnie. Jest wszystko git. Idę do domu. Wracam do domu Ojca. Wracam do domu Ojca. Wybierz życie wieczne z Bogiem. Zrób ruch. Pamiętaj, że każdy kolejny dzień może być twoim ostatnim. Każdy kolejny dzień. Każdy kolejny dzień może być ostatnim. Weź się przygotuj na to. Nie przez umartwianie się, nie przez posty, nie przez wyklękiwanie, odczytywanie różnych modłów, klepanie z Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. Nie przez to się przygotuj. Przygotuj się przez to, że załatwisz sobie raz na zawsze wejściówkę. Uwierz w Jezusa jako niezasłużoną ofiarę za twoje grzechy, zastępczą ofiarę. Uwierz w Jego zmartwychwstanie w ciele i uznaj Go za Pana życia. No nie chcesz mieć Pana? Kurczę, będziesz roninem duchowym do końca życia. No weź! Weź miej Pana! Bądź samurajem, jak trzeba. Samuraj musi mieć Pana. Prawdziwy wojownik musi mieć Pana. Rozumiesz? Inaczej wałęsa się po tej ziemi. I mówi, sam sobie jestem Panem. Jaki Ty jesteś Pan? 70% wody, 10% użytkowalności mózgu, ale Pan, naprawdę. W ogóle jak ktoś ma 10% tylko użytkowności ciała jakiegoś, czujesz, że jak ktoś miał 90% niesprawnego ciała, to jest inwalida do końca życia, pierwszej grupy inwalidzkiej, a nasze mózgi funkcjonują tylko w 10%. No weź. No my się już rodzimy inwalidami, no. No trzeba być w ogóle człowiekiem świadomym. No jaki Ty Pan? No koło Pana to żeś nie leżał, ani ja, ani Ty. No to wybierz Pana. Konkretnego Pana wybierz. Jezusa Chrystusa. Konkretnego Pana, który umarł i wstał z martwych w ciele. No wybierz kozaka. Rozumiesz? Wybierz kozaka za Pana. On jest jak kewlar. Żadna diabelska kula cię nie przeszyje. Jak kewlar. Wybierz go. Ja to zrobiłem 21 lat temu. I jestem wolny jak sanki w maju. Wolniutki. I chciałbym, żebyś to zrobił. I ja naprawdę Cię o to proszę z całego serca. Zrób coś dla siebie dzisiaj. Wybierz Jezusa.